pozory. Co? Witam panie Macieju, gdzie jesteśmy? Nad morzem. Będziemy biegać po plaży. Dużo biegać po plaży. Gdynia Orłowo, tam klify widać. Bunkrów nie ma. W ogóle widziałeś, że nie trzeba kupić kodów? Widziałem, jaki bajer. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym vlogu wyścigowym. Tym razem jesteśmy w Stroniu Śląskim. Jutro zaczynamy z Sudetem, TB Challenge. Jest ze mną tym razem jako towarzysz pan Maciej z zeszłego roku. Cześć. Witam, przedstaw się. Dzień dobry, Maciej z klanu. Co będziesz robił dzisiaj? Makaron. Jest ciepło. Za taki wywiad. Panie Domku, pan patrzy. Proszę, opowiedz mi, jak przygotowania. Doskonale. I jak samopoczucie przed ściganiem? Całkiem dobrze. Myślę, że będzie... Dobra, no udało ci się. Ile makaronu, panie Domku, chcemy? Zrobię około 200 gram. Nie wiem, ja jestem głodny, ja nie wiem. Zjedliśmy pizzę, która o godzinie 17. Fakt, że w międzyczasie było sporo przekąsek. Pozwalamy sobie na całkiem dużo. Ale myślę, że troszkę makaronu trzeba zjeść. Balsamico i pepperoni. Więc tak, jesteśmy u pani Agnieszki, u której jesteśmy już chyba z trzeci raz. Bardzo miło i przyjemnie. Dom na Klonowym Wzgórzu w Strachocinie czy Starchocinie. Nie wiem, szczerze mówiąc, zaraz obok Stronia Śląskiego. Bardzo fajna miejscówka. Mamy apartamencik, proszę bardzo, tutaj z kuchnią. I z dwoma łóżkami, ponieważ zamawiając nocleg, zamówiłem dla dwóch osób, ale pani nie pomyślała, że przyjadę z kolegą. Zresztą mamy takie czasy, że łóżko małżeńskie na przyjazd z kolegą nie powinno być niczym zaskakującym. I tutaj uwaga, pytanie do was. Mamy dwa łóżka. To jest łóżko numer 1 i pani nam dostawiła łóżko numer 2. Zgadujemy, które łóżko należy do trenera, a które należy do zawodnika. Ja zaraz siadam na chwilę do pracy, bo muszę posprawdzać raporty, posprawdzać trochę treningów, zobaczyć, czy Maciej przed Sudetami zrobił robotę, czy nie zrobił. I zobaczyć, czy reszta zawodników, która pojawi się też tutaj na Sudetach, też zrobiła robotę, czy nie zrobiła roboty. Mam nadzieję, że uda się przeprowadzić z nimi wywiady w dniach kolejnych. Jest co robić, bo jutro ja mam 67 km na dystansie Classic, Maciej jedzie dystans Adventure. Ile tam macie? 55, także no całkiem sporo. Zdecydowanie będzie co robić. Traki trzeba zgrać jeszcze. Traki trzeba zgrać, zjeść trochę jeszcze na kolację, zjeść w miarę lekkie śniadanie, które nie będzie jakoś zamulało i pojechać spokojnie, odpowiedzialnie. Bez szaleństwa jutro, bo przed nami 5 dni ścigania, także pojawią się ujęcia z wyścigów, bo chyba biorę ze sobą kamerę. Pojawi się trochę rzeczy dookoła tego ścigania, które będziemy pewnie przy okazji nagrywać. Mam nadzieję, że uda się odwiedzić innych zawodników. No i co? Do zobaczenia. Pa, pa. A jeszcze Maciej nalegał, żebym dopowiedział o imprezie, którą tutaj mamy. Mamy 21 dzisiaj lipca i dzisiaj też kończy się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich i z całym szacunkiem pozdrawiam wszystkich oczywiście moich pacjentów, ale z całym szacunkiem do biegaczy, my bieganiem się brzydzimy, mamy rowery, więc jak mamy rowery, to nie będziemy biegać, ale jest spora ekipa z Holandii chyba, jak dobrze kojarzę, tak? I myślę, że dzisiaj będzie spora impreza, bo oni już swoje ściganie skończyli, a my zaczynamy, także na szczęście zdążyłem zaopatrzyć się w stopery do uszu w aptece w sztukach 4, także na dwie pary uszu starczy. Dzień dobry, witam serdecznie. 9.05, za 55 minut start. Start ostry, 67 km do przejechania. Niestety mam złe wieści, bo ponownie jest lampa, podobnie jak na Bike Adventure. Dzisiaj dość ciepło. 24 stopnie, ale to będzie chyba max, jaki dzisiaj się pojawia, a w kolejnych dniach tygodnia 20, 21, 23, więc myślę, że powinno być w miarę rozsądnie. Zobaczymy, czy jakieś burze zaatakują, czy nie zaatakują. Pokażę wam profil trasy dzisiejszej. Proszę. Nie przeszkadzam. 67 700, 1822. Panie Macieju, nie wiem, jak nastawienie? Podniecanie się gazonitu i łapy mu się trzęsą, bo wypił dwie kawy. Tak, mu się trzęsą. A będzie dobrze. Będzie dobrze. A więc tak, moje piciu. Tu jest 180 gramów węgli. Ciepłe, ja mam zimne, widziałeś? Tu jest jakieś papudrakowe, nie wiem, z 60 gramów węgli w dwóch.
Ja jeszcze biorę ze sobą dwa żelki Beta Fuel z kofeiną, czyli 400 mg kofeiny łącznie. Mam nadzieję, że mnie to jakoś nie trzepnie za mocno i tak coś nie? z tego będzie. No i co? I niestety finalnie po długich rozkminach z plecaczkiem, ale nie jest tak gorąco, więc chłodzenie nie powinno być jakoś strasznie upośledzone. Kask oczywiście na głowę, idziemy zaraz napompować rowery, sprawdzić ciśnienie. Resztę mamy zrobioną. Wczoraj jeszcze walka z odtłuszczeniem hamulca, finalnie się chyba udało. No i co? Idziemy przysłowiowo. Co robić? Pierdol. Napierdalać. Widzimy się na trasie i widzimy się po trasie. Do zobaczenia. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know. Pięknie, it's beautiful. Pamiętajcie, za te buty na tych drewnianych schodach to zajebie, moim zdaniem. To moje drewniane schody i buty są amortyzowane od dołu. Okay. Bardzo mocno amortyzowane. Jasne. Jak ci poszło, Maciej? Bardzo super. Powiedz coś. Stabilnie myślę, że poszło mi dobrze. Jestem zadowolony, ujechany, szczęśliwy i głodny. Koniec. Dziękuję. Czyli trzeba iść na pizzu, nie? Pizzu. Ile jechałeś czasu w ogóle? Słucham? Ile jechałeś czasu? 3.30. 3.57. Kolana mnie bolą. O, kotek do nas przyszedł. Dzień dobry. 3.57, 1880 metrów przewyższenia. Który byłeś open? 13. W kategorii czwarty, tak? Będę walczył o trzeci. No to ładnie. Nie puszczę tego. Ładnie. Ja 35 open na długim dystansie. I 13 w kategorii chyba. Ludzi, nie? No, życie. Nos mi się trochę zjarał. Generalnie szutroza dzisiaj mocna, taki wyścig. No, 80% gravelowy, 20% MTB moim zdaniem, przynajmniej na naszym dystansie. Zobaczymy, co będzie dalej. Fizycznie nie narzekam, bo nie wiem, czy bym przeżył takie pure MTB przez 67 km dzisiaj, ale ideologicznie zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w dniach kolejnych. Myślę, że dzisiaj może dlatego tak było, bo pierwszy dzień luźniejszy. Jest kot. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. 67,400. 1909 metrów przewyższenia. 207 średnia moc, a NP nas bardziej interesuje. 253. No, czyli jak na taki prawie 4-godzinny wyścig, to myślę, że optymalnie. Zastanawiam się trochę, czy nie przeholowałem dzisiaj na podjazdach, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dniach kolejnych. Powodzenia, moi drodzy, na razie życzę
wam bardzo, bardzo serdecznie oczywiście. Uważajcie, rozumiecie dookoła. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Chipsy? Nie, dziękuję, właśnie zjadłem. Maciej, co powiesz o dzisiejszym starcie, wyścigu w tym wykonaniu? Jestem dzisiaj bardzo zadowolony. Pojechałem fajnie, mocno. I uzyskałem trzecią lokatę z dzisiejszego etapu i trzecią lokatę w generalce już teraz, w kategorii. Tak było, potwierdzam. Niestety przez tego gagatka, jeżeli będzie tak dalej jeździł, będziemy musieli tu siedzieć w piątek do dekoracji. Niestety nie jestem z tego powodu za bardzo pocieszony. Jako człowiek, jako trener jestem zadowolony, ale jako człowiek nie za bardzo. I pobiedy. No ale życie. Małżonka będzie niezadowolona. Życie. Tak to jest, nie? Ciężka trasa dzisiaj, Maciej, u was? No te zjazdy były trochę ciężkie, bo tam jeden był taki straszny po takich kamlotach i korzeniach, że były takie dziwne dropy. I no tam się moim zdaniem nie dało zjechać, no i później te schody, które też jechałeś, więc... Wiesz, jak tam wygląda. Tam początek niezjeżdżalny jest moim zdaniem. No, tam było generalnie co robić na tych schodkach. Ale to tylko ten początek jest nie do zjechania. Tak, reszta jest, tam do 100 metrów, a później już git, nie? No, dzisiaj mieliśmy te 20, znaczy wymieścili ile? 17 km podjazdu jakoś, nie? Jakoś tak. No. My mieliśmy jeszcze 3 km więcej, więc 20 km podjazdu na sam początek i to nie było w zasadzie najgorsze, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie akurat ten pierwszy podjazd, który poszedł tam w godzinę chyba 13, coś takiego, to był finalnie najbardziej przyjemną częścią z dzisiejszego ścigania. Potem było kilka takich podjazdów, które naprawdę mocno wymęczyły, które były bardzo strome i trochę zjazdów, które naprawdę były wymagające, nie tylko tak technicznie, ale też fizycznie pod względem trzymania kierownicy i kontroli tej kierownicy.
Także był gaz. Nie udało się ponagrywać za dużo dzisiaj kamerą, bo coś się rozładowała. Właśnie ładuję, zobaczymy, może coś z tego jutro będzie. No ale generalnie gaz szedł ładny. I to jest najważniejsze. Proszę, tutaj akcja, regeneracja. Jakieś niedozwolone środki impulsy, prądowe. Niedozwolone środki prądowe. Ja zaraz się tu może wymasuję czy coś. Obejrzymy Jasona Bourne'a, bo dzisiaj leci. Już chyba leci, trzeba włączyć. I idziemy zaraz do spania. No, dzisiaj trzeba wcześniej pójść spać. Jakie recovery miałeś na łupie rano? 18%. Podejrzewam, że jutro będzie też bez szału. Ja na Garminie też miałem tam readiness treningowy chyba z 15 czy tam 20. Ja nie spałem dobrze. Maciej pierdział przez noc. Nie, generalnie zasnąć nie mogłem, bo mnie głowa bolała i tak dalej, więc dzisiaj przyjąłem właśnie paracetamol i mam nadzieję, że głowa mi odpuści, bo znowu mnie trochę boli. Po prostu zazwyczaj tak mam po dłuższych wyścigach, że łeb trochę naparza. Myślę, że spanko będzie dobre. 45 sekund left. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy środę, godzinę 20:44. Pan Maciej barykaduje drzwi, bo się boi, że nas okradną w nocy. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby wejść do tego burdelu i cokolwiek tutaj szukać. Ale mniejsza o to. No dzisiejsze etapy do lekkich nie należą, szczerze mówiąc. Najpierw tak, zacznijmy od tego, że padało tak północy i to tak porządnie padało, w zasadzie to deszcz nas obudził. Słyszysz? Teraz nie. I ten deszcz był takim nieprzyjemnym dźwiękiem, który się pojawił. No ale trzeba było się zebrać i pojechać ten etap, żeby po prostu zaliczyć wyścig, to no, trzeba było to ukończyć. Na trochę taki wyścig był na ukończenie dzisiaj.
Na początku nie było źle, bo trochę zimno, ale tak znośnie. Na początku było fajnie moim zdaniem, bo nawet właśnie nie było tak gorąco, więc... Znaczy spoko. Dojazd po prostu był taki, że czuć było, że jest chłodniej, ale dramatu nie było, nie? To nie było, że tak, że jakoś strasznie zimno. Po starcie co? Tam 450-500 metrów podjazdu było całkiem przyjemne, bo właśnie tak jak Maciej mówi, chłodno dosyć, przyjemnie się to jechało. Potem myślę, że po około półtorej godziny zaczęło trochę padać. Tak jakoś było, nie? Że trochę padało, ale to nie był jeszcze jakiś taki mocny deszcz. Tak przelotnie jeszcze było na początku. Chwilę padało, tak. Nie? A po trzech godzinach przyszła burza i tak zleciało po prostu z nieba wszystko, że to była jakaś masakra. I zaczęliśmy wjeżdżać wtedy na szlak graniczny i jazda, w zasadzie nie można tego nazwać jazdą, bo to było bardziej butowanie przez ten szlak graniczny, to naprawdę ubiło chyba dzisiaj wszystkich. I warun był naprawdę okrutny, więc cieszę się, że wziąłem kurteczkę dzisiaj sobie taką przeciwdeszczową, porządną na start, bo zrobiła robotę i dzięki niej myślę, że przeżyłem. Ja dojechałem 31 Open z lekką bombą, ale całkiem stabilnie. A pan Maciej jak? Czwarty w kategorii, a Open 13? Jakoś tak. No i plusem jest tego taki, że nie musieliśmy iść dzisiaj na dekoracje. No. Więc po godzinnym ogarnianiu rzeczy z tego błota, które jeszcze chyba pod prysznicem leży. Nie, już są wybrane. Już nie? Już tak zostało. Się pozwoliła wybrać. Ale wyczyściłeś pod prysznicem błoto? Nie. Nie, no to zaraz wam pokażę, co zostało. A i tak przepukiwałem ten prysznic. Tak naprawdę, jeszcze w międzyczasie. Pani Agnieszka, bardzo sympatyczna tutaj z domu na Klonowym Wzgórzu, nam użyczyła pralki już drugi raz, więc Maciej wyprał i rozwiesił mi gacie. Teraz uwaga, pokazuję. No tak wygląda z grubsza prysznic po moim myciu tego prysznica wcześniej. Maciej stamtąd tylko zabrał swoje rzeczy, to zostało pod rzeczami, ale tego piachu było zdecydowanie więcej. Tutaj proszę was, suszą się buciki jakąś sprytną suszareczką, ale nie wiem, czy one będą jakkolwiek suche jutro. Nie, będą po prostu przyjemniejsze i cieplejsze na jutro, więc jakoś damy radę. Także no, dzisiaj zdecydowanie było to po prostu do przetrwania i przejechania i to się udało, a trochę tych DNF-ów dzisiaj wpadło i dużo problemów na trasie ludzie mieli, więc cieszymy się, że w zasadzie bez przygód sprzętowych. Maciejowi coś tam z oponą się stało, ale... No, 2 km przed metą mi na singlu, na bandzie się prawdopodobnie ześlizgnęła opona z przedniego koła, więc właściwie myślałem, czy stanąć, dopompować to nabojem, czy lecieć po prostu już na tej, na wkładce właściwie do końca i stwierdziłem, że pojadę, ale jechałem na tyle ostrożnie, że przepuściłem właściwie dwie osoby z mojego dystansu, bo no, nie chciałem też im torować, bo to bez sensu, nie? No, ale... Tak było podobno. Nie wiem, czy się tłumaczy, czy nie. Ja zaliczyłem dzisiaj 6 gleb chyba, ale wszystkie idąc, a nie jadąc, więc myślę, że to dużo mówi o warunkach. Znaczy gleb to dużo powiedziane, bardziej potknięci, wpadnięcia w krzaki, których dzisiaj było też całkiem sporo. Dzień dobry, witam serdecznie. Czwartek, godzina za chwilę 9:00. Pan Maciej jak zwykle nic nie robi, buja się, śniadanko zjedzone, mój rower tam się suszy, o tam nie wiem, czy będzie widać, ciuchy nadal się suszą. Wyspany? No chyba, ciężko powiedzieć już dzisiaj, już nie wiadomo, czy to jest niewyspanie, czy zmęczenie, czy to i to, czy nic z tego, nie wiadomo. Najgorsze jest to, że przede wszystkim jedzenie już przestaje powoli wchodzić, bo ile można jeść to samo. I oboje marzymy o dwóch rzeczach. Burger Kingu w piątek, który mam już zaplanowany na trasie. A druga sprawa to ja marzę o tym, żeby na śniadanie zjeść sobie jajko sadzone i bułeczkę. Dzisiaj mamy krótki etap, jak wspominaliśmy wczoraj, 36 km, 920 metrów przewyższenia. Więc powinno to pójść dość szybko, poniżej 2 godzin raczej. Pogoda ładna, czego chcieć więcej? Maciej ma 4 minuty do odrobienia, żeby wskoczyć znowu na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ja się tym kompletnie nie przejmuję. Chociaż jestem chyba 31 w generalce i fajnie by było wbić się tam do tego top 30, to nie ukrywam. Dzisiaj może być ten dzień. One, go!
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. Six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. Nie wiem. W 3 godziny się zmieścimy. Myślę, że tak. 20, 40, 60. Jest godzina. Półtorej, dwie. Trzy z kofeiną? Ile mają kofeiny? Sześćdziesiąt miligramów jedno, no. Tyle co nic, to możesz z kofeiną. Rozumiem, trzy z kofeiną. Daj zestaw na jutro. Rozumiem sobie jeszcze do czego. Aha. Aha! I na temat batona zdecyduję jutro. Dobrze. To jest wszystko na jutro. Jak ci Maciej dzisiaj poszło? Doskonale. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ udało mi się odrobić 3,5 minuty na faceta, który wczoraj jeszcze się okazał, wczoraj jeszcze wyszło mnie o 4 minuty, a dzisiaj się okazało, że o 3, bo źle policzyłem, więc jestem trzeci w generalce, w kategorii, więc jestem bardzo zadowolony, no. Jutro muszę tylko otrzymać 30-sekundową przewagę nad nim, nie podpalać się, a to... To będzie najtrudniej. W przypadku jest nieproste. Ale spróbuję zrobić tak, żeby się nie podpalić. Stabilnie przyjechać do końca. Tu cię proszę. Dziękuję. I o 17 się widzimy na podium. Super. Chowam. Chowaj. Dobra. To jest potrzebne, bo jak będzie podium, to trzeba jakoś wyglądać, nie? Dokładnie. Była dzisiaj czasóweczka, tak jak rano wspominaliśmy, czyli tam 36 km i 920 metrów przewyższenia. W moim przypadku czas jazdy 2 godzinki, w przypadku Macieja 2.07, 08, coś takiego. No, więc chyba. Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie etapy, to nie było jakoś to długo i ciężko. I trzeba też przyznać, że trasa nie była sama w sobie jakoś tam strasznie ciężka, bo był jeden długi podjazd, zjazd trochę trudniejszy, a potem singlowanie, więc takie naprawdę na odpoczynek. I dzisiaj dzięki temu, że mieliśmy naprawdę sporo czasu tak pomiędzy tym wszystkim, to udało się, myślę, że trochę podregenerować. Pojedliśmy trochę, jeszcze myślimy, żeby pizzę zamówić. Sześć posiłków dzisiaj. Także sześć posiłków dzisiaj.
dwa obiady, gofry i inne tego typu rzeczy. No ale jutro jest co robić, bo jutro naklejeczka jest, jest naklejeczka. Nie, to jest naklejka na dzisiaj. A tu jest naklejka na jutro, więc w moim przypadku, o, pokażę jak wyglądają trasy, proszę bardzo, proszę Państwa. Tak wyglądają traski na jutro. Czarna to jest dystans krótszy, czerwona to jest dystans dłuższy, jak zresztą widać po profilu. 66 km i tam 1700 metrów przewyższenia u mnie. U Macieja jest 46 km i ile przewyższenia macie? Jeżeli się nie mylę, to około 1400 metrów, ale nie jestem pewien, więc nie będę tutaj. Ale chyba coś po tego. Dobrze, się okaże. Zobaczymy, będzie co robić, będzie co robić. Zobaczymy, co z tego będzie tak naprawdę. Proszę Państwa, wszystko się jutro okaże. Dolaliśmy jeszcze Maciejowi mleka do opony, bo coś ciśnienie schodziło. I to była rzecz, która jest istotna w tym wypadku. Ogólnie sprzętowo póki co w zasadzie bez większych problemów. Więc skupiamy się na tym, żeby jutro nic nie popsuć, nic nie pojechać. Podopieczni, reszta podopiecznych bardzo dobrze dzisiaj pojechała. Panie znowu na podium, także dzień można uznać za udany. No i przede wszystkim całkiem przyjemna pogoda. Ciuchy nam nawet wyschły. Więc się pakujemy powolutku i tyle. Ja przyjechałem dzisiaj na 27. Miss Open, więc się super cieszę. Powodzenia, powodzenia moi drodzy. Życzymy dobrej zabawy na Dzień dobry, witam serdecznie na takim krótkim podsumowaniu Sudety MTB Challenge. Chciałem powiedzieć Bike Adventure, ale nie, Sudety MTB Challenge i dobrze, że się nie pomyliłem, bo te imprezy różni bardzo dużo.
zabrakło troszeczkę czasu, żeby podsumować ostatni etap i generalnie całe ściganie, tak jak robiliśmy to z Maciejem do tej pory, dzień po dniu, a po prostu szybkie pakowanie, do 15 musieliśmy się wynieść z noclegu, jakieś jedzenie i wracamy do domu, bo ja miałem do odebrania córkę od dziadków, wrócić jeszcze do domu, więc dużo rzeczy po prostu zabrakło nam na to czasu, ale podsumowując, ostatni etap nie poszedł nam najlepiej. I tu od razu mówię za Macieja. Maciej miał obronić trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To się niestety nie udało. Kiepskie samopoczucie plus rywal, z którym moto trzecie miejsce walczył, wystartował naprawdę bardzo mocno tego dnia i niestety, ale Maciej stracił do niego dobre chyba 5 minut, więc tego trzeciego miejsca się nie udało obronić, co logistycznie nas nawet ucieszyło, bo nie musieliśmy czekać na dekoracje, tylko mogliśmy wrócić szybciej do naszych rodzin, do naszych domów. Jeżeli chodzi o mój etap, to też nie był to najlepszy i był to w zasadzie najsłabszy etap z wszystkich pięciu, które miałem okazję przejechać. Myślę, że złożyło się kilka kwestii na to. Po pierwsze zmęczenie, no piątego dnia już mieliśmy prawo czuć się lekko dojechani. Druga sprawa, pojechałem bardzo mocno ten czwartkowy etap, tą ala czasówkę, która tak naprawdę trwała i tak 2 godziny. Trzecia sprawa, w czwartek nie udało nam się zjeść pizzy i zjedliśmy jakieś inne rzeczy, trochę dojadaliśmy węglowodanów i tak dalej, ale ta pizza, możecie mówić co chcecie, ona faktycznie od strony takiej czysto dietetycznej nie jest najlepsza, ale u mnie się dość dobrze sprawdza w ładowaniu. No niestety nie wjechała u nas i oboje narzekaliśmy na to samo, czyli na puste nogi. I te puste nogi czułem. Nogi były oczywiście zmęczone, jak to piątego dnia na etapówce, ale to nie było takie zmęczenie, którego nie szłoby przepchnąć przysłowiowo siłą woli, może jakąś tam motywacją do tego wyścigu. I to niestety spowodowało, że ten wyścig nie poszedł mi najlepiej. Skończyłem go na 38 miejscu w Open i chyba 14 w kategorii. Najgorszy wynik ze wszystkich 5 dni. Czułem, że będzie to najgorszy etap już tak od początku. Druga sprawa, gdzieś tam jakieś lekkie problemy z serduchem na tym czwartym etapie miałem. Jakoś tak dziwnie mi biło, prawdopodobnie przez przedawkowanie, przysłowiowo kofeiny i tauryny. Ale wolałem ruszyć w tym piątym dniu bardzo ostrożnie, bo stwierdziłem, że dobra, pojadę to bardzo delikatnie, pojadę to ostrożnie, bez szarpania. I faktycznie pojechałem to lekko, bo tętno średnie z całego wyścigu 141 uderzeń na minutę. To nie jest jakoś wybitnie nisko jak na mnie, bo ja raczej takie etapówki, no to jeżdżę, no około tam 145, 146, 150 maksymalnie, ale te 140, które wyszło ostatniego dnia, to już było naprawdę nisko jak na mnie. Trasa ostatniego etapu, nie mówię, że jakoś bardzo ciężka, chociaż fizycznie było co robić, 4 godziny jazdy, 66 km, szlak graniczny znowu, 3 ciężkie podjazdy tak naprawdę, z czego bardzo fajne zjazdy. I tu muszę przyznać, że w ogóle zjazd z Czernicy na sam koniec to była taka kwintesencja tego MTB, kwintesencja tego wyścigu. Przepiękny, przepiękny, świetny zjazd naprawdę i wszystkim polecam sobie w tych okolicach pojeździć. Generalnie skończyłem na miejscu chyba 30 albo 31 Open w klasyfikacji generalnej. Spróbuję teraz wejść, znaleźć te wyniki nawet i zobaczyć. Jestem totalnie wymęczony, co słyszycie pewnie też trochę po głosie, bo lekko, nie tyle, że mnie rozchorowało, co mam zawalone zatoki i czuję, że jestem w takim ogólnym, mocnym stanie zapalnym, co jest całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, jaki wysiłek musiałem jakby przyjąć w ostatnim tygodniu tak naprawdę. Już Wam mówię, jak skończyłem w klasyfikacji generalnej, sobie odpalę tylko wyniki. General Classification, miejsce 31 i 12 w kategorii, no straciłem trochę do tych rywali, 29 byłem na starcie jakby 5 etapu, no ale niestety nie udało się tej pierwszej 30 utrzymać, co nie zmienia faktu, że jestem z tego wyścigu generalnie zadowolony i ze swojej dyspozycji, bo jechało mi się dość dobrze, jechało mi się bardzo stabilnie przez te wszystkie 5 dni, generowałem bardzo fajne moce, zdecydowanie lepsze niż na Bike Adventure i tu myślę, że zrobimy po prostu osobne nagranie z podsumowaniem takich cyferek, z przejrzeniem treningu, jaki wykonywałem pomiędzy, przed i tak dalej, bo to są rzeczy, które pewnie Was też interesują, a nie chciałbym tutaj przesadzić z ilością rzeczy, które pojawiają się w tym vlogu. Także no, zobaczymy. Myślę, że się uda jakieś takie podsumowanie treningowo-cyferkowe nagrać.
Tak czy inaczej, sam wyścig, jeżeli miałbym ocenić i na przykład porównywać do Bike Adventure, bo być może i padało to pytanie, ale też być może w przyszłości się będą pojawiały, zupełnie inne imprezy. Po pierwsze, Bike Adventure jest zorganizowane z troszeczkę większą pompą niż imprezy GG Promotion, czyli przez Grzegorza Golonko, co nie zmienia faktu, że są to imprezy z bardzo mocnym charakterem. Są to imprezy dla specyficznej grupy ludzi, dla której nie liczą się wysokie nagrody, dla której nie liczą się, że tak powiem, piękne medale, dla których nie liczą się jakieś takie rzeczy, nie wiem, wrzucane na sociale, czy generalnie taki marketing, a po prostu oczekują ciężkiego MTB, ciężkiego wysiłku, ciężkiego wyścigu, zorganizowanego poprawnie, to trzeba przyznać, że on był zorganizowany poprawnie, oznaczenie jak to na etapówkach, oznaczenie wybitne nie było, ale było poprawne, nikt się w zasadzie specjalnie nie pogubił. Było bardzo mało strzałek, ale to też spowodowało, że zwracałem większą uwagę na to, co mam w traku i na te strzałki, które gdzieś tam się pojawiały. Pierwszy dzień byłem lekko zaskoczony, obawiałem się kolejnych dni. Ale okazało się, że ten pierwszy dzień to był tylko wstępniaczek. Ten pierwszy dzień to była taka mocna szutroza, w zasadzie z dwa jakieś takie cięższe zjazdy, a reszta było naprawdę po szutrach i mówię, jak będziemy mieli 5 dni się po tym ścigać, to ja na łeb dostanę. Ale nie, każdy kolejny dzień to było dokładanie kolejnych ciekawych, fajnych smaczków. I trzeba przyznać, że takich zjazdów, jakich na Sudetach, jakie na Sudetach będziecie mieli okazję zjeżdżać bądź schodzić, nie znajdziecie nigdzie indziej. Co nie zmienia faktu, że na przykład samo Bike Adventure jest bardziej takim płynnym wyścigiem. W sensie na Bike Adventure na moim poziomie, gdzie nie uważam, żebym był jakoś kiepski technicznie czy fizycznie, ale też nie jestem wybitny, to od razu możemy przyznać, że nie jestem jakoś super wybitny. Na Bike Adventure wszystko idzie wjechać, zjechać praktycznie. Tam nie ma problemu, chyba że zrobi się jakiś armagedon pogodowy, czy no cokolwiek innego się wydarzy, ale wszystko jest płynne do przejechania, trzeba schodzić z roweru. Tu na Sudetach niestety jest trochę chodzenia z buta, z tego względu, że żeby dostać się do pewnych miejsc, z których są bardzo ciekawe, trudne zjazdy, to no niestety trzeba czasem gdzieś ten rower wtargać i tego chodzenia dla mnie na ostatnim i na trzecim etapie, czyli tam, gdzie bardzo mocno padało, było całkiem sporo i to było trochę takie irytujące. Plus no Sudety mają to do siebie, że często, tak jak na przykład w ostatni dzień, długo dojeżdżaliśmy do Czernicy jakimiś tam szutrowymi drogami i tak dalej. Wchodziliśmy, czy tam wyjeżdżaliśmy, no pół na pół w zasadzie, bo ten podjazd na zmęczeniu jest bardzo ciężki do podjechania, chociaż jest do podjechania, po to, żeby kawałek dosłownie zaliczyć naprawdę epickiego zjazdu, ale no go było kawałek, a potem znowu zjechać kilkanaście kilometrów szutrem w dół, co nie zmienia faktu, że taki jest po prostu charakter i to powoduje, że ten wyścig jest nie tylko ciężki technicznie, ale też ciężki fizycznie i jest taki fajny, urozmaicony, bo te trudniejsze odcinki są przeplatane takimi szutrowymi, siłowymi miejscówkami, czy zjazdami długimi szutrowymi, na których można trochę więcej odpocząć i na których można się puścić, czy czasem ponadrabiać. Czasy, tak jak ja to zrobiłem na przykład właśnie na ostatnim etapie, na ostatnim zjeździe, naprawdę udało mi się tam, myślę, że z dobrą minutkę nadrobić na tych szuterkach i dogonić grupę, która jechała przede mną. Także ja jestem zadowolony z imprezy, uważam, że ma bardzo fajny charakter. Podoba mi się pilnowanie takich tradycji wyścigowych, czyli nie dajemy medali za ukończenie, tylko za ukończenie są koszulki finishera. I te koszulki finishera nie są rozdawane z pakietem, tak jak było na Bike Adventure, tylko przyjeżdżasz po ostatnim etapie, pani w bufecie sprawdza, czy na pewno wszystkie etapy ukończyłeś. Jeżeli ukończyłeś, to dostajesz tą koszulkę. I kilka osób dookoła mnie się zdziwiło, bo mieli nieukończony jakiś etap, nie zmieścili się w limicie, cokolwiek, defekty, nie dostali koszulki finishera. Jest to trochę smutne z ich perspektywy na pewno, ale uważam, że z perspektywy takiego podejścia fair, takiego podejścia do rywalizacji sportowej, jest to naprawdę bardzo fajnym podejściem, którego jest bardzo mało w dzisiejszych czasach. Cieszę się, że taka tradycja jest kultywowana. Medale są za podium. Nagrody w klasyfikacji generalnej uważam, że są całkiem ciekawe i wartościowe. W sensie, z tego co wiem, to większość dostała vouchery na przyszły rok na jakąś etapówkę, na Muflona czy na cokolwiek innego. I ktoś mówi, że powiedzieć, że no dla organizatora niski koszt, bo organizuje sam te wyścigi, ale z drugiej strony te wyścigi kosztują tam 700, 800, 900, 1000 zł tak naprawdę. I finalnie, jeżeli ktoś zamierza się pościgać w przyszłym roku na podobnej imprezie, no to jest naprawdę sporą kwotę do przodu. Uważam to za fajną taką nagrodę na wyścigu amatorskim. Także trzeba przyznać, że te ponad 300 km, ponad 8,5 tysiąca metrów przewyższenia dało w kość.
i uważam, że na tą koszulkę finishera zasługuje. Chciałem ją ubrać, ale nie wiem, gdzie się pogubiłem w domu w praniu. Także do nagrania dzisiaj nie ma. To tyle z podsumowania. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało tego vloga. Jeżeli macie jakieś uwagi, co chcielibyście zobaczyć w takich race vlogach więcej, to jestem otwarty na sugestie. W kwestiach filmów treningowych nie jestem za bardzo otwarty na sugestie, bo robię to tak jak potrafię, jak chcę i jak chcę, żeby to wyglądało, ale te race vlogi są głównie dla Was i chcę, żeby Wam się je dobrze oglądało i tutaj mogę pokazać czegoś więcej, czegoś mniej, na czymś bardziej się skupić, coś Wam pokazywać. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. Jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, mam nadzieję, że odwiedzę ponownie imprezy Grzegorza Golonko. Zobaczymy, co z tego będzie. Z tego, co słyszałem, Sudety mają być trochę przerobione, zmerdżowane z MTB Trophy, czyli krótszy wyścig o podobnych trasach w trochę innym, dogodniejszym terminie. Myślę, że będzie fajnie. Na przyszły rok prawdopodobnie znowu dwie, a może nawet i trzy etapówki. Zobaczymy, jak się kalendarz ułoży. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.